że wspaniałe pomysły kosztują grosze, a bezcenni są ludzie, którzy je urzeczywistniają. No więc my, dziewczyny z koła gospodyń wiejskich w Boguszynie, staramy się grosze i złotówki zamieniać na radość, wspólnotę, przyjaźń i pomoc. Wszystko, co wypracowane i otrzymane, służy powiększeniu i ulepszeniu naszego zaplecza, tak aby kolejne nasze działania były łatwiejsze w realizacji, piękniejsze w swoim wyrazie i szersze w odbiorze. Właśnie dlatego pierwsze pieniądze z dotacji przeznaczyłyśmy na stroje dla wszystkich członkiń naszej instytucji. Przepiękne bluzki w maki, czerwone spódnice i korale dopełniające całości są naszą wizytówką na każdej oficjalnej imprezie. Kolejne środki z agencji przeznaczyłyśmy na zakup lodówki, nowych naczyń, firan i obrusów. Wystarczyło również na malutki remont części świetlicy i zbudowanie dużej szafy na nasze skarby. Jak się robi 800 pierogów i 300 gołąbków na Wigilię dla osób samotnych i ubogich, to nawet kolejny wałek do ciasta i stolnica mają strategiczne znaczenie. Gdy sprzedaż galantyny z kurczaka, pasztetu z królika, ryby po grecku ma zasilić fundusz stypendiów dla młodzieży za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach nauki i sztuki, to zwykle lodówka jest na wagę złota. Jesteśmy aktywne, bywamy i przyjmujemy u siebie. Jesteśmy na festynach, spotkaniach integracyjnych, dożynkach, imprezach okolicznościowych. Organizujemy zabawy andrzejkowe, sylwestrowe, ostatkowe, spotkania opłatkowe i festyny rodzinne dla wszystkich chętnych mieszkańców naszej wsi. Dzięki tym inicjatywom poznajemy się lepiej i zyskujemy nowych chętnych do pomocy w naszych wspólnych działaniach. Podejmujemy nowe wyzwania stawiane przed nami i staramy się im sprostać na 120%. Wszystko musi być na medal. W tym celu spotykamy się najczęściej jak możemy, poznając siebie i swoje umiejętności. Każda z nas ma przecież inne talenta i predyspozycje. Dlatego rozdzielamy pracę tak, abyśmy robiły to, co umiemy i lubimy robić. Dzięki temu namalowane przez nas obrazy podobno zachwycają gości. Realizujemy nasze pomysły i inicjatywy, z których można pozyskać kolejne złotówki mogące zamienić się kiedyś w setki i tysiące we wspólnej skarbonce. Przecież dotacja to nie wszystko. Musimy też mieć swój wkład w zainicjowane przez nas dzieło. Pochwały, gratulacje i uznania są dla nas motorem napędowym. Ale sukcesy to nie wszystko. Musimy pamiętać o potrzebujących. Prośby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej czy różnorodne inicjatywy charytatywne nigdy nie pozostają bez odzewu. Na wszystko trzeba znaleźć czas, również na pomoc dla ubogich, samotnych czy poszkodowanych. Choć często jesteśmy zmęczone, a każde ręce do pracy są na wagę złota, jesteśmy zadowolone. Ważne, że jesteśmy razem, raz w większym, raz w mniejszym gronie, ale razem tworzymy ważną dla nas grupę. Może nie obsługujemy w RIC-u i nie mamy umiejętności pani Magdy Gessler, ale nasze wspólne wysiłki i zapał każdej z nas, połączone z pogodą ducha, życzliwością i umiejętnością, tworzą piękny, kolorowy i szczery obraz. Nie mamy też umysłów Einsteina ani bogactwa Rothschilda, ale mamy siebie, jesteśmy razem, aby dać dowód, że mimo różnic pochodzenia, wyznawanej religii czy stanu posiadania, możemy stworzyć jedną małą ojczyznę. Pragnieniem naszym jest wzmocnienie więzi mieszkańców naszej wsi oraz zaprzeczenie wszechogarniającemu dzisiaj zjawisku podziału Polaków. Chcemy dać dowód, że można zgodnie z poszanowaniem wszelkich różnic tworzyć jedność wspólnoty miejsca i czasu.